Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się na skwerze Księdza Brzuski w centralnym punkcie Starego Miasta w Sokołowie Podlaskim. I w tym miejscu 85 lat temu odbywał się jak co tydzień targ na rynku. I tegoż dnia, 7 września, około godziny 12, ludzie, którzy byli obecni wówczas na targu, zobaczyli krążący nad miastem pojedynczy samolot. Był to samolot niemiecki, który rozpoczął nalot na nasze miasto. I o tym nalocie chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć parę słów. Jak to się w ogóle stało, że samolot niemiecki rozpoczął bombardowanie Sokoła Podlaskiego? Jak wszyscy wiemy z historii, 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Niemcy zaatakowali Polskę z kilku stron. Od strony Śląska, od strony Pomorza, ale też od strony Prus Wschodnich, czyli tej enklawy niemieckiej oddzielonej od reszty Rzeszy przez terytorium polskiego Pomorza. I od tych Prus Wschodnich do Sokołowa było zaledwie w linii prostej jakieś 150 km, czyli to naprawdę nie było daleko. W kierunku Sokołowa od strony Prus Wschodnich nacierała 8 Armia Niemiecka, w skład której wchodziła dywizja pancerna Kemp. Była to prowizoryczna dywizja i dowódcą był generał Werner Kemp. I właśnie ta dywizja prowadziła główne natarcie w kierunku Sokołowa Podlaskiego. 7 września ten samolot naleciał od strony północnej. I co ciekawe, ludzie, którzy wówczas byli obecni na rynku, myśleli, że jest to samolot francuski, który tutaj przyleciał wspomóc polską obronę. Jak wspomina pan Marian Pietrzak, wówczas miał 7 lat, był dzieckiem, ale zapamiętał to dobrze. Ludzie na początku patrzyli z nadzieją na ten samolot, a następnie ta nadzieja zamieniła się w przerażenie, kiedy usłyszeli pierwsze zrzucane bomby. Był to średni bombowiec taktyczny, najprawdopodobniej był to Junkers Ju-88 lub też Heinkel H-111. Były to takie dwa najbardziej powszechne niemieckie bombowce średniego zasięgu, które były już używane w trakcie kampanii 1939 roku. Na rynku przebywało wówczas bardzo dużo ludzi. Był to piękny, słoneczny dzień i samolot miał idealne warunki do przeprowadzenia takiego nalotu. Kiedy te bomby zaczęły spadać, ludzie wpadli w panikę, zaczęła się ucieczka. Bomby spadły na rynek, ale głównym celem uderzenia była szkoła przy ulicy Repkowskiej, albowiem w tej szkole w 1939 roku stacjonowali polscy żołnierze. Byli to żołnierze wchodzący w skład 33. Dywizji Piechoty pod dowództwem pułkownika Tadeusza Zieleńskiego. I oni tutaj mieli swoją kwaterę, mieli bronić Sokołowa przed nadcierającymi Niemcami. No niestety ten samolot celnie zrzucił kilka bomb na ten budynek i on został zniszczony, spalony, a kilkunastu żołnierzy, którzy tutaj stacjonowali, poniosło śmierć. Ci żołnierze zostali później pochowani w zbiorowej mogile, która istnieje do dzisiaj na cmentarzu przy ulicy Bartoszowej. Natomiast sam budynek szkoły, był to drewniany, no niewielki parterowy z przybudówką budynek, który został pobudowany jeszcze w XIX wieku, za czasów zaboru rosyjskiego, za czasów carskich. W okresie międzywojennym w tym budynku mieściła się trzyklasowa koedukacyjna szkoła handlowa, czyli to już nie była szkoła podstawowa, tylko taka trochę szkoła wyższego rzędu. Jesteśmy na terenie szkoły numer 3 obecnej imienia Mikołaja Kopernika, a ta szkoła przedwojenna, która została zniszczona w nalocie, ona stała mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz jest parking. Po wojnie resztki zostały rozebrane. Tutaj był pusty plac przez jakiś czas. No a w latach 60. została wybudowana obecna szkoła numer 3 imienia Mikołaja Kopernika w ramach tego programu 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Ten nalot oczywiście nie wywołał tak wielkich zniszczeń
jak naród sowiecki z 1944 roku, o którym niedawno opowiadałem. Mieliśmy niedawno 80. rocznicę tego narodu. Teraz mamy 85. rocznicę narodu niemieckiego z 7 września. Co ciekawe, prawdopodobnie był to drugi naród niemiecki, ponieważ pierwszy, dokładnej daty nie znamy, ale pierwszy naród niemiecki miał miejsce w pierwszych dniach września, może 1, może 2, może 3 września. I tam celem ataku stał się dworzec kolejowy. Dworzec jako strategiczne miejsce, na którym gromadzili się żołnierze podlegający mobilizacji, stał się celem też ataku lotnictwa niemieckiego i został częściowo uszkodzony, dach został częściowo spalony. Mamy kilka fotografii z tamtego nalotu. Natomiast nalot, o którym dzisiaj opowiadam, ten dokonany przez jeden samolot bombowy, wywołał zamieszanie w mieście. Zdezorganizował też na pewno polską obronę. Tych kilkunastu żołnierzy, którzy stacjonowali w szkole, no nie mogli już brać udział w obronie miasta, ponieważ ponieśli po prostu śmierć. Niemcy posuwali się cały czas od strony Prus Wschodnich. Przekroczyli Narew, następnie przekroczyli Bug i 11 września po ciężkich walkach zajęli tereny naszego powiatu i zajęli również Sokołów Podlaski. Tak jak już wspominałem, tego zajęcia dokonała dywizja pancerna Kempf pod dowództwem generała Wernera Kempfa. Sokołów był początkowo zarządzany przez niemieckie władze wojskowe, ale wkrótce do miasta mieli wkroczyć Sowieci w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego 23 sierpnia. Polska została podzielona na linii Narwi, Wisły i Sanu i Sokołów miał być części sowieckiej. I już 27 września do miasta wkroczyli Sowieci. To też pokazuje, jaka sowiecka polityka była diabelsko skuteczna, jaka była perfidna, ponieważ Sowieci mieli otrzymać za darmo tereny, które musieli zdobywać Niemcy w walkach z polskim wojskiem. Jednak 28 września doszło do korekty paktu Ribbentrop-Mołotow. Został podpisany protokół zmieniający ustalone wcześniej strefy wpływów i Niemcy zrzekali się Litwy, natomiast Sowieci oddawali Niemcom tereny pomiędzy Bugiem a Wisłą. I 27, jak wkroczyli Sowieci, po kilku dniach wycofali się, a do miasta ponownie weszli Niemcy. I tu już ta okupacja potrwała 5 lat. Kolejnym miejscem, na które spadły bomby we wrześniu 1939 roku, to był Mały Rynek i ulica Rogowska. To była dzielnica zamieszkiwana głównie przez Żydów. No i też kilku Żydów tutaj poniosło śmierć w wyniku uderzenia bomb. I co ciekawe, jak wspomina pan Marian Pietrzak, tych Żydów wcale początkowo nie chowano, tylko trzymano ich po prostu tak na powietrzu, na dworze. I ojciec pana Mariana podobno zapytał, dlaczego tych Żydów nie chowacie. Jeden ze starych pobożnych Żydów powiedział: a niech się Pan Bóg napatrzy, ilu tu dobrych, porządnych, pobożnych Żydów zginęło. Także warto też pamiętać, że oprócz tego wielkiego nalotu sowieckiego z 1944 roku, z lipca, którego niedawno obchodziliśmy 80. rocznicę, był też inny nalot lotnictwa niemieckiego, który no może nie wywołał tak wielkich skutków, ale również przyniósł śmierć kilkudziesięciu osobom na terenie Sokołowa. To tyle na temat tego nalotu, którego rocznicę obchodzimy 85. w tym miesiącu. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach na temat historii Sokoła Podlaskiego.